Witam Państwa. Oczywiście zaproszony tego studia. Poproszono mnie, abym poprowadził kilka takich programów dotyczących naszej codzienności. I z całą pewnością mam na uwadze przede wszystkim wartość i sens życia, po co jesteśmy, ale problemy, które naciskają nas ze strony zewnętrznej, nie od nas zależne, też trzeba umieć podejmować i rozwiązywać. Poznając samego siebie, możliwości naszych, jakie mamy ukryte, z całą pewnością podejrzewam, przekonamy się, że niestety nawet te przykre rzeczy są w stanie rozwiązać te nasze problemy, a mało tego jeszcze później z pomocą dla innych. Jeżeli chodzi o mnie, bo tak muszę się przedstawić, mniej więcej krótko tylko napomnę, że przeszedłem wiele ścieżek, wiele doświadczeń, które mnie nauczyły szacunku do życia, ale też które potwierdziły to, co mam od urodzenia, że żyjemy zawsze dla drugiego człowieka. Nie żyjemy dla siebie. I teraz ta wartość naszego życia określa się stosunkiem do człowieka drugiego, tego potrzebującego, tego odrzuconego, tego zgardzonego, tego poniżanego, tego bez nadziei. Bo chodzi o to, że my możemy, mamy takie możliwości, wlać i tą nadzieję, i by dany człowiek mógł się samorealizować, co dzisiaj jest dość trudne. Oczywiście sprawy, jakie, jeżeli chodzi o instytucje, o urzędy, o biura, które utrudniają nam, nie zawsze umiemy sobie z tym poradzić. Popadamy w różne jakieś kompleksy, nawet choroby, gdzie trzeba już hospitalizacji niekiedy. I uznajemy to nasze życie za przegrane, ale to nie o to chodzi, kochani. Nawet osoba leżąca może dużo zrobić, jeżeli uwierzy we własne możliwości. Nie możemy osądzać, czy damy radę, czy nie, jeżeli nie spróbujemy. A dopiero jak spróbujemy, to wtedy wiemy, czy damy, czy nie. Nie możemy iść w ciemno, bo rzeczywiście natkniemy się w ciemno na mur i się porozbijamy, a nawet i zabijemy. Ale musimy mieć to światło. I wtedy ta droga trochę inaczej wygląda. I wtedy, co nas przeraża, może okazać się tylko takim małym przeszkodą, którą możemy i jesteśmy w stanie pokonać. Uwierzyć w siebie. Uwierzyć w wartość i godność życia, którą świat chce nas zniszczyć. Chce nam to odebrać, chce nas uzależnić, a to właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mogli rzeczywiście żyć pełnią życia, wypełniając obowiązki nasze, zobowiązania w stosunku do nie tylko samego siebie, ale przede wszystkim do rodziny, dać przykład dla młodym pokoleniom, ale też i również samorealizować się poprzez wartość własnego życia, cenienie wartości własnego życia. I tu rzeczywiście musimy się troszeczkę poddać i naszemu stosunkowi w stosunku do wiary, w co wierzymy, co chcemy osiągnąć i co pozostawimy po sobie, bo to będzie wtedy jakby miernikiem i oceną naszego tego chwilowego bytu na tej ziemi. Jest wiele tematów, proszę Państwa, i podejrzewam, że, bo się zajmuję tymi tematami, ludźmi niepełnosprawnymi, ludźmi bezdomnymi, ludźmi odrzuconymi, ludźmi, którzy popadli w nałogi różne, w narkotyki, też tą młodzieżą zagubioną, która chce dobrze żyć i ładnie wyglądać po śmierci. Też tą młodzieżą, która ma duże aspiracje, które na pewno w tym obecnym systemie nie spełnią. Nie spełnią, jeżeli będą szły tym trybem życia, jakie dotychczas do tej pory idą. Jest wiele osób, które się zagubiły, zawiedzionych w samych siebie, którzy chcieli coś zrobić, dojść do czegoś i ten cel nie wyszedł. Trzeba spróbować jeszcze raz, po prostu. I wtedy już uwzględniając te wszystkie upadki i pomyłki, jakie napotkały nas przy pierwszej próbie, ominąć. Bo tylko poprzez częściowe wyrzeczenia się z pewnych rzeczy, upartość i przede wszystkim, kiedy mamy cel, osiągniemy to,
żeby rzeczywiście być później tą osobą, która będzie prowadziła, przynajmniej naszych najbliższych. Trzeba zaangażować w to nie tylko umysł, serce, ale i wolę. Ale też trzeba mieć również rozeznanie. Mamy od Boga dary, dary naszego życia, z których nie umiemy korzystać. Zostaliśmy obdarzeni mocami, ale te moce nie zawsze są dobre, które my wykorzystujemy. Bóg nas obdzielił mocami, które rzeczywiście powinny być dla naszego budowania i budowania środowiska, a w zupełnie innym celu to jest robione. To trzeba zrozumieć. Jak wykorzystać te moce i jak dostosować się do darów, jakie mamy od Boga, do darów naszej osobowości, do tej jedynej osobowości, którą jest każdy z nas. I jak to zrozumiemy, to podejrzewam, inaczej będziemy się patrzeć, tak jak ja to robię w tej chwili, na świat, nie oceniać, bo tego nam nie wolno oceniać, ale wnioskować, na pewno. Nie od razu wydawać wyroki, bo wyroki należą do Stwórcy człowieka, ale za to przynajmniej się odsunąć. W swoim życiu rzeczywiście przeszedłem wiele ścieżek, bardzo dużo. I tych na zatracenie, na zniszczenie, na podejrzliwość, na zazdrość, na jeszcze inne rzeczy, gdzie otoczenie to takie wykazywało, w stosunku do niektórych to do tej pory to mam, ale trzeba się umieć bronić. Pamiętajmy, kochani, jedno, nie należy bać się człowieka. Pan Bóg powiedział wyraźnie, człowiek jest tylko istotą stworzoną i przejściową. My mamy bać się bardziej Boga niż ludzi. I zróbmy to, że nie będziemy się bali drugiego człowieka, ale bardziej będziemy bali się Boga niż człowieka. I w ten sposób obronimy swoje człowieczeństwo. Nasze poglądy na życie, te prawidłowe oczywiście, i nad nasze i wady. Przecież nie ma ludzi doskonałych. Wszyscy jesteśmy niedoskonali, mamy pewne ograniczenia, i wtedy zrozumiemy pokorę, bo pokora jest niczym innym jak świadomość własnych ograniczeń. Ale tą świadomość, żeby zdobyć, trzeba na siebie samego spojrzeć i przegląd dotychczasowego życia. Do czego doszedłem, co zrobiłem, czego żałuję, co bym chciał powtórzyć, ale to nie jest tak łatwo. Czas, który minął, już idzie w przeszłość. My mamy żyć czasem, który jest, żeby budować przyszłość. I wtedy na tych zasadach, być może i na tych moich poradach, i na tych moich doświadczeniach, jeżeli będą dalsze te programy, będę mógł Państwu na pewno wiele przekazać, a poza tym, jak mówię, zajmuję się. Zajmuję się tymi ludźmi odrzuconymi, tymi niepełnosprawnymi, tymi ludźmi umieszczonymi w różnych zakładach i psychiatrycznych, i w celach więziennych osadzonych. I mało tych, którzy zatracili wiarę w siebie, tych, którzy chodzili w stanie silnej depresji. Możemy je uratować, tak jak ja to robię. I jak dzięki Panu Bogu mi się to udaje. I myślę, że takie programy będą Państwo oczekiwali na spotkania. I dobrze byłoby, gdyby na ten adres tego studia przysyłać może zapytania, czy na stronę moją internetową. Na Facebooku najlepiej, bo tam to oglądam, albo na mój telefon. Mój telefon, który zawsze, nie ukrywam, jest podany. Zresztą mogę powtórzyć w tej chwili. To jeszcze raz powtarzam. 534 409 800. Mój numer telefonu. I na pewno wtedy będę mógł coś doradzić, coś pomóc, czy czasami jak trzeba będzie, bo też i biorę udział czynny. Czyli reprezentuję ludzi w urzędach, w sądach, w różnych innych instytucjach. Tym bardziej, że tu w Łodzi szczególnie są jakieś takie, nie wiem, restrykcyjne działania urzędów, które pozbawiają ludzi samodzielnej egzystencji. Z czym walczę? I będę walczył. Dlatego, że nie można niszczyć człowieka przepisami. Każdy z nas ma prawo do obrony. Każdy z nas ma prawo do zabezpieczenia od państwa, które w tej chwili jeszcze nie mamy. Nie wiem, czy będzie w przyszłości. Program, który jest nałożony przez obecnie istniejący, rządzący rząd,
Z całą pewnością może być i dobry, tylko że jeszcze nie zapominajmy o tym, że się zostają pozostałości poprzedniego rządu. I to już jest w rękach Sejmu, który jest organem ustawodawczym, że możemy to zmienić, możemy mieć wpływ na to. Ale też szczególnie, jak mówię, te rodziny biedne, bezdomne, te bezrobotne, które potrzebują tego wsparcia i pomocy. I w takich sytuacjach państwo musi je zabezpieczyć. A szczególnie, że zapewnienie dachu nad głową i przynajmniej podstawowych warunków egzystowania. Będę o to walczył, znaczy robię to do tej pory cały czas i dalej będę to robił. I jeżeli będą jakieś problemy, czy rodzinne, czy takie zawodowe, czy jeszcze inne domowe, zapraszam do udziału z pytaniami i z całą pewnością przygotowany będę mógł odpowiedzieć, czy doradzić, czy też nawet tu spotkania zrobić w studio, by z Państwem porozmawiać. A za tą chwilę uwagi serdecznie dziękuję i do zobaczenia już w następnym emisji programu.